Leci! Ej! Yo! Ej, ja muszę to zatańczyć. Nawet super bohatera da się złamać, jak się go złapie w odpowiednie miejsce. Kawusia, smacznej kawusi życzę. No, teraz można nagrywać. Kolejny odcinek z oceniania TikToków od was. Pozwólcie, że ubiorę okulary. Zaraz sobie Patryk Detektyw prześledzi wszystkie TikToki, które podesłaliście na Discordzie. W opisie macie link do Discorda, wchodzicie sobie w zakładkę filmiki i tutaj możecie podsyłać wasze śmieszne, podkreślam, śmieszne filmiki. Dzisiaj przeglądniemy sobie tak 7-8 TikToków od was i wybierzemy jedną perełkę, jednego zwycięzcy. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Ej, te okulary, kurde, tak jak mogę chodzić, wyglądam jak profesor. Pozdrawiam profesora. TikTok od Martynki. O! Podoba ci się? Pieski rozumiał. Piesku, podoba ci się? Ej, dobre. To prawda, mizianko to życie. Tylko no, no nie mam jak to miziać jak na razie. Ale to nic, nigdzie się nie śpieszy. Przecież mam dopiero 16 lat. O, tu mamy od Klaudyna Malina. Leci! Ej! Yo! O, o, o! Jak to chodzi? Ej, ja muszę to zatańczyć. Te trendy to może nie dla mojej płci, no. Ciężko powiedzieć, no ale poruszaliśmy się coś, także to się liczy. Kawusia, trening to Jezu, jak ja pobudzony będę na dalszą część tego odcinka, to jest niesamowite. Zobaczymy co dalej. Paruwa serduszko. Tak z ciekawości, wiecie, człowiek młody, ciekawy, cóż się tam kryje. Nawet super bohatera da się złamać, jak się go złapie w odpowiednie miejsce. No jak na razie paruwa na pierwszym miejscu. Złapał se tam za dzwon Zygmunta i co tam. Stara bambusa. Bo wzdrętwiała ci noga i próbujesz na niej stanąć, okej? Okej. Ej, w sumie, ja tak często mam, bo jak na przykład sobie montuję, to czasem sobie nogę wyłożę tak, o. Posiedzi sobie z 20 minut i zupełnie jej nie czuję. Jak chcę stanąć na niej, to się nie da i właśnie jest ten dzień tak. I z tym się zgodzę, trzeba uważać jak się siedzi. Kurde, to my tutaj musimy więcej tych TikToków oglądać. 7 to zaraz będzie. O, tu mamy, od Nixon. Maja. Maja. O nie, 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 nie. Ja już myślałem, że ktoś na łeb spadnie. Maja hi, Maja hu, Maja ha, Maja ha ha. Od Pepci. A jak mi to głowę zryło. No ale czemu w ogóle postanowiłeś wystawić ręce, zbić piątkę? No może nie patrzyłeś, kto teraz akurat wykonuje ćwiczenie. No Jezus, tak się nie robi. Wika Chlebek. A teraz piosenka o tym, jak bardzo nie chcę iść do szkoły. Okej, okay. No tutaj kurde ząbki na spacerku widzę. Arturos. Cóż my tutaj mamy od Arturka? Widzimy tutaj myszkę bezprzewodową. No, no, no. Nie. Co tu się stało? Myślałem, że go prąd pokopię, ale że się przesunie, przedłuża się w życiu. Ej, zarąbisty pomysł w ogóle. To jest mocne, to na razie wygrywa. Julcia. Robię ją w minutę, za drzwi. Karate Kid. Ej, kurde, dzisiaj trafiam na same krótkie TikToki, co potrwają po maksymalnie 12 sekund. Ale to jak tu Karate Kid? Robię ją w minutę, kop na dupę i za drzwi. Karate Kid. No, ciekawy, ciekawy. Tequila 70. Brat, myślisz, że jest w edycji. I o ak. Dobra, patrzymy. Co my tutaj mamy? O nie.
No dobra, te lata, że tak mogę powiedzieć, bachorstwa, że się chciało coś odpierdzielić. Często tak było, że się dzwoniło komuś na dzwonku i się uciekało. To już mnie tak kurde nie śmieszy, chyba jestem już za stary. My się śmiejemy, a ktoś się bardzo denerwuje, no i komuś uprzykrzamy życie leciutko, także z wiekiem, no to myślenie się zmienia troszeczkę i czegoś takiego teraz bym nie zrobił, ale na dzwonku bym jeszcze zaraz zadzwonił. Tak z ciekawości po prostu. O, gocha! Maciek, to biegnie! Pip, 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 pip. To jest filmik typu i tak go oglądziesz do końca, bo po prostu piesek jest słodki i fajnie to wygląda. No voilà, dzień dobry, witamy. Od Gosi. Zabiorę ciebie, mał. O, do Dubaju. Tacy będą sztos. Aha. No jak w raju. Kurde. Ciebie mała. Ej, na wakacje, tam wykręcimy szaloną akcję. To też muszę powtórzyć. Ciebie mała. Ej, na waju. Tacy będą sztos. No jak w raju, zabiorę ciebie. Mała. Okej. Szaloną akcję. Kurde, ja muszę zostać TikTokerem. Tu trzeba więcej takiego życia. Zabiorę ciebie, mała, na wakacje i będziemy się bawić w policji. Już pewnie jest na wakacjach w Dubaju ze swoją wybranką. Na pewno na tego TikToka wyrwał tą swoją jedyną miłość, z którą teraz pewnie sobie żyje pięknie i fantastycznie. Kubiksonek. Dobra. Zobaczcie. Co on tam? A to. Dobra. Trzymałem się za ręce, dobra? Ła, no nie! No ale wyrwał bułę na łeb. To wygląda jak Paris Platynow trochę. Silnie. Ale critical. Szkoda, że dalszej części nie ma filmiku, ale zarobisty TikTok. Takich TikToków potrzebujemy. Ksiądz Robak, o, okej, okay, ale Maciek i Patryk. Zobaczymy, cóż my tutaj mamy. Ej, ale to nie ja, to Pablo jest. Tak, to Pablito. No to jakoś trzeba się w życiu dogadywać. I tutaj nawet prostymi, nie wiem jak to jękami, można się dogadać. Zabiorę ciebie, mała, na wakacje. Karolina XD. Cóż my tutaj mamy? Mhm. No dobra, już wiem co się stanie. No nie! Współczujemy bardzo. Natalia Podłoga Urbaniak. O! Właśnie, nie, jeszcze się złamała cała. Biedny dziadzio chciał sobie, nie wiem, co to tam, naleśniki robił? Chyba naleśniki. Tak, naleśniki. No cóż, czasem tak bywa w kuchni. Proszę, zupa gotowa. To jeszcze do drugiego. Do drugiego. Kurwa. Mi inteligencja, to moja inteligencja pewnie. Chociaż pewnie nie. O nie! Niektórym trzeba pierwsze pokazać, jak to robić. Nie zawsze tak szybko myślenie przechodzi. Ale chciałby bombić. Co ci? Mistrzostwo świata. I to fajny TikTok. Kurde, jakbym miał wybrać najlepszy TikTok. Przeanalizowałem sobie wszystkie wasze TikToki. Mogę powiedzieć, że Kubiksonek chyba najlepszy TikTok wysłał, najśmieszniejszy, który mnie rozbawił. Także finalnie oglądnimy sobie go jeszcze raz. Pięknie. Dobra, silnie. Paris Platynow dostał bułę, nie? Kochani, polecam, wysyłajcie filmiki i będziemy cisnąć z kolejnymi odcinkami. Zostawcie łapeczki w górę, ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się, na razie.